Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak pikować werbenę patagońską. Możecie zobaczyć, że moja werbena no już jest całkiem ładna. Cieszę się, że w ogóle wzeszła, bo jak wiecie, werbena patagońska lubi być kapryśna i czasami nie chce wschodzić. Stratyfikowałam ją jakieś 2 tygodnie w lodówce. Wschody pokazały się dość ładne, choć nierówne, ale to nic, bo ta ilość werbeny, która tutaj jest, w zupełności mi wystarczy. Jak widzicie, ziemiurka mi z niej wyleciała, więc muszę w domu tam też zrobić porządek z tymi ziemiurkami, bo jednak, no powiem Wam, że same lepy i te naturalne sposoby nie chcą dać rady i no muszę zrobić ten oprysk. Chociaż pod ostatnim filmikiem, gdzie pokazywałam Wam, jak zwalczać ziemiurki, wskazałam też Wam środek, który jest dopuszczony w uprawach ekologicznych, więc jak najbardziej można go stosować. Werbena bardzo szybko wzeszła, ja ją stratyfikowałam najpierw te nasiona 2 tygodnie w lodówce, a dopiero potem ją wysiałam i dzięki temu no, pokazała się dość licznie. W poprzednich latach nie stratyfikowałam nasion i te wschody były dużo mniejsze. Jak widzicie, te werbeny mają już liście właściwe, bo na samym początku każda roślina wypuszcza liścienie, czyli te pierwsze listeczki, a dopiero później wypuszcza liście właściwe, czyli te kolejne. I jak wypuszcza właśnie te kolejne, to już czas najwyższy, żeby ją pikować. Chodźcie, pokażę Wam, jak to zrobić. Werbenę będę pikowała do takich wielodoniczek, ja sobie je przytnę, bo nie wiem, czy wiecie, ale one ze spokojem można te wielodoniczki sobie przycinać. Ziemię, którą będę tutaj używała, to jest ziemia uniwersalna. Niestety kupiłam nieznanej marki i jest ona taka no kiepska. Ma bardzo dużo takich różnych środków. Widzicie takich o tutaj włókien kokosowych albo torfowych, nie wiem nawet. W każdym razie no umieszczę w tym, co mam. Najwyżej będę żałowała. Jednak ta ziemia, którą używałam od samego stycznia, była dużo lepsza. Zobaczcie, zobaczcie, taka beznadziejna. Ale tu widzę, że mam jeszcze trochę ziemi takiej właśnie tej lepszej, wymieszanej z perlitem, więc o, zobaczcie, to jest różnica jednak w ziemi. Ta ziemia, którą używałam poprzednio, którą linkowałam Wam w każdych filmikach, jest po prostu nieporównywalnie lepszej jakości. Jak widzicie, wszystko teraz ładnie sobie przygniatam, żeby tej ziemi w środku było jak najwięcej. Powinnam ją podlać, bo ona jest bardzo przesuszona. Niech sobie przez moment naciągnie, a ja pokażę, jak zabieram się za pikowanie takich malutkich sadzonek. Słuchajcie, najlepiej jest wziąć sobie albo pikownik, albo łyżeczkę. Zależy, czym wolicie robić. Możecie też użyć jakiegoś małego pędzelka albo widelca. Obojętnie, byle było Wam wygodnie. Podważam sobie po prostu delikatnie od dołu, chwytam za liścienie albo za liście. I taką sadzoneczkę. No widzicie, dlatego warto podlewać, bo często ta ziemia po prostu opada, jak się ją podleje. O, dobra. I teraz pikownikiem będę robiła sobie wgłębienia i aż po same liścienie, czyli aż podtąd i aż pod liścienie, czyli aż podtąd tutaj będę tą sadzonkę pikowała. Werbenę pikuje się każdą do osobnej doniczki. Może ona na razie wygląda na taką maluteńką, ale generalnie będzie to bardzo wysoka roślina, która dorośnie nawet do 2 metrów. Do pikowania starajcie się wybierać takie ładniejsze sadzonki. Thank you.
Kiedy sadzonki Wam się tak złączą korzeniami, to chwyćcie jedną i drugą roślinę za liścienie i po prostu ją rozdzielcie. Jak widzicie, popikowałam 18 sztuk, bo tyle będę potrzebowała do mojego ogrodu. A zostało mi jeszcze mnóstwo sadzonek, które jeszcze zostawię u siebie, bo może po prostu ktoś będzie chciał i będę mogła mu wydać te sadzonki, będzie sobie mógł przepikować i wsadzić do siebie do ogrodu w późniejszym czasie. Zresztą zawsze staram się zostawić sobie te sadzonki, których nawet nie zużyłam, chociażby po to, żeby po prostu jak któraś z tych mi się nie przyjmie, to po prostu na jej miejsce sadzę zastępcę. Teraz po tych rantach od doniczek delikatnie podleję moje sadzonki. Można by było to wstawić po prostu do kuwety z wodą, żeby ta ziemia sobie naciągnęła porządnie od dołu. Jak widzicie, niektóre sadzonki się obaliły, więc jeszcze raz je tutaj po prostu przycisnę. O. Tak przepikowaną werbenę zabiorę jeszcze ze sobą do domu. Poczekam, bo w ciągu najbliższych nocek ma być nawet minus 7, słuchajcie. Więc nawet rozważam, żeby moje sadzonki z regału tutaj, z rozsadnika, zabrać ze sobą tutaj do altanki, bo jednak tam temperatura, no jak spadnie, to nawet nie będzie to na pewno minus 7. Dopiero gdzieś tak, no pod koniec marca, na początku kwietnia przywiozę tą werbenę tutaj już do szklarni i będę na początku, umieszczę ją na początku tutaj w moim rozsadniku, a później już normalnie zrobię tutaj w szklarni takie stoły rozsadowe i na tych stołach po prostu ona już będzie przez cały czas, aż do momentu, gdy wysadzę ją już w miejsca docelowe do ogrodu. A kiedy wysadzę do ogrodu, no to wszystko zależy od tego, jaki będzie ładny kwiecień, bo jeżeli już kwiecień będzie bardzo ładny i nie będzie już takich dużych przymrozków, no bo w końcu mamy już prawie wiosnę, więc mam nadzieję, że ta zima faktycznie już w tym roku odpuści i pozwoli nam na to, żeby jednak wykonywać te prace ogrodowe tutaj u nas, bo mamy już bardzo duże zaległości. Jeszcze w zeszłym tygodniu miałam problem, żeby oczyścić kompostownik, bo wierzchnia część była zmrożona, tak samo ziemia. Po prostu w tym roku mamy takie tyły, że mam nadzieję, że już naprawdę się to wszystko zacznie. Wy też już piszecie w komentarzach, że już nie możecie się doczekać, kiedy w końcu będzie można wejść na spokojnie do swoich ogrodów. Mój trawnik też jest w opłakanym stanie, słuchajcie, bo no, po całej zimie wiadomo, dużo śniegu, wszystko leżało na tej trawie, więc ona generalnie wygląda gorzej, a do tego no, mamy non-stop deszcze, więc ten trawnik cały właściwie pływa, co się po nim idzie, to słychać, jakby się chodziło po gąbce. Mam nadzieję, że no, wszystko już ładnie obeschnie i będzie można wykonać areację, bo w następnych filmikach chciałabym Wam już zacząć serię, jak dbam o mój trawnik, który podziwialiście w zeszłym roku. No ale jak wciąż jest gąbka, to areatorem tam nie wejdę, nie, nie. Także trzymajcie się. Życzę Wam pięknej, ciepłej, udanej wiosny. Śmiałyśmy się z moją córeczką, że może Elzę ktoś powinien zamknąć, żeby już w końcu wiosna przyszła.